nasi trójmiejscy zawodnicy. Powitajcie serdecznie. Nadchodzą Seahawks Gdynia! Przywitajcie ich serdecznie. Jak widzieliście, piękny skok Macieja Siemaszko. Jest już pełny sprawny po kontuzji. Będzie działał. A oto jest skład numer 1. Bernie Garza. Witam naszego rozgrywającego. Numer 3 Peter Plesa. Numer 5 Jeremy Dixon. Numer 10 Łukasz Płaczek. Numer 11 Maciej Siemaszko. Numer 12 Patryk Kordyś. 14 Jakub Fabik. 18 Jakub Nowacki. 20 to Sebastian Bombo Krzysztofek. Numer 21 Michał Nowicki. Numer 25 Krzysztof Brzyński. Numer 27 Patryk Dawson. Numer 29 to Jakub Murek Muraszko. 40 to Tomasz Kubi Killer Biały. 41 to Paweł Krobiesz. 49 to Gabel Taran Pilachowski. 52 Michał Garbowski. 54 Nikita Tomasz Generał Cikora. 55 Terence Thomas. 63 89 Paweł Pani. 92 to Krzysztof Toruński. 94 Łukasz Czerwiński. 97 to Nikiełek Maciej Suchy Suchanowski. 98 Marcin Kwiatkowski. No 99 Krzysztof Skrałaś. Witamy ich serdecznie. Wielkie brawa również dla trenera głównego, jakim jest Maciej Czeterowski, od samego początku z Seahawks Gdynia. Tak jest, moi drodzy, mamy już nasze barwy na boisku. Black and yellow, no i red and blue. Czeka nas wspaniały mecz. Kozły Poznań, Seahawks Gdynia. Kapitanowie obu drużyn właśnie wychodzą na boisko, aby dokonał się rzut monetą, losowanie połów, losowanie tego, kto będzie zaczynał, kto będzie odbierał piłkę, kto będzie atakował. Kapitanowie, witamy się ze sobą dokładnie tak, moi drodzy. Jesteśmy braćmi jednego sportu, tak jak wy wszyscy jesteście naszą rodziną, jesteście naszymi kibicami. Właśnie jesteście dodatkowym zawodnikiem, więc nie bójcie się dopingować obu drużyn. Jeżeli nie są tu kibice Kozłów, dajcie z siebie wszystko. Tak jest, witam was serdecznie. Jeżeli są tu kibice Seahawks Gdynia, na to liczyłem. Witam was również. Czekamy na rzut monetą. Moneta w powietrzu, toczy się spadła, czekamy na decyzję. Drużyny ustawiają się. Seahawks będą odbierać piłkę. Tak więc oni jako pierwsi będą akcji obecnie. To będzie piękne spotkanie. Seahawks ruszają z ofensywą, a na boisko już wchodzą special teams. Czyli Kozły Poznań będą dokonywały pierwszego kopnięcia, natomiast formacja specjalna Seahawks będzie je odbierała. W trakcie meczu postaram się Państwu przybliżać oczywiście zasady, staram się zawsze to robić. Natomiast jeżeli najważniejszych rzeczy, które musicie, moi drodzy, wiedzieć, to jest fakt, iż drużyna z jednej strony boiska musi przenieść piłkę na pole punktowe, tak zwane end zone, otoczone tymi pomarańczowymi pachołkami drugiej drużyny. Teraz czekamy na pierwszy kick-off w tym meczu. Piłka w powietrzu! Wędruje daleko. Jeremy Dixon. Przy piłce jednak mamy gwizdek sędziego. Zaraz dowiemy się, co spodobało. Gwizdek.
mamy touchback, a więc zawodnicy Seahawks będą rozpoczynali z 20 yardu swoją pierwszą akcję. Teraz, moi drodzy, spójrzcie szybko na drugą połowę boiska, na drugą stronę. Tam widzicie takie czerwone ekipę w żółtych koszulkach z czerwonymi markerami. Jest to chain crew, czyli ekipa łańcuchowa. Oni odmierzają 10 yardów, które każda drużyna musi przejść w czterech próbach. Jeżeli nie przejdzie, traci piłkę. Jeżeli przejdzie, może kontynuować swoją drogę po punkty. Czekamy na pierwszą akcję. Może być albo rzutowa, albo biegowa. Ferni Garca daje znaki. Piłka w jego rękach. Przebija się. Rzuca, piłka wylatuje. Za mną właśnie widzieliśmy Luta w upałach. Aha, widzę też flagę na boisku. Żółte flagi rzucane przez sędziów sygnalizują, iż było popełnione jakieś niedozwolone zagranie lub jakiś błąd w trakcie gry. Zaraz dowiemy się, co miało miejsce. Widzimy również kontuzję już na samym początku meczu. Liczyłem, że nie będzie to miało miejsca. Poprosimy sanitariuszy. Sanitariusze poproszeni na boisko. Widzicie, moi drodzy, obie drużyny większych zawodników teraz klęczy na kolanie. Jest to typowy dla futbolu amerykańskiego symbol, okazanie tego, iż coś się dzieje niedobrego na boisku. W taki sposób właśnie zawodnicy czekają na sygnał, czy wszystko w porządku jest z ich kolegą, z drużyny przeciwnej, z ich drużyny. To jest dosyć taki ukłonny gest ze strony obu drużyn. Futbol amerykański, jak wiemy, jest sportem narodowym w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Polsce, z tego co widzicie po swojej prawej i lewej stronie, jest bardzo rodzinnym sportem. Zarówno młodzi ludzie, jak i całe rodziny, wszyscy kibicują, dopingują. No i wielkie brawa dla zawodnika Kozłów Poznań! Są z boiska, to bardzo mówią koledzy. Wielkie brawa również dla personelu medycznego. Zwolony ruch do przodu przed snapem. Numer 20 w liczbie ataku. Przewinienie zostało odrzucone. Rezultat akcji. Druga próba. Mamy drugą próbę. 10 yardów do przejścia. Czekamy kolejną akcję. Center podaje do naszego rozgrywającego piłkę. Fernie. I mamy przechwyt. Pierwszy przechwyt w tym meczu. Piłka odbiła się od rąk Sebastiana Krzysztofka i wpadła prosto w ręce jednego z zawodników Kozłów. Numer 20, Filip Głoskowski. Ciekawa sytuacja, ponieważ Sebastian też ma numer 20. Od jednej dwudziestki przeszła piłkę do drugiej dwudziestki. No i teraz w dosyć dobrej sytuacji są Kozły Poznań, ponieważ są na 25 yardzie, z tego co widzę. No i stamtąd będą rozpoczynali swoją pierwszą próbę w drodze po zdobycie punktów. Seahawks Gdynia, jak wiecie, ostatni mecz mieli dosyć nieudany. Wyjazdowy przegrali z Wrocław Devils. Dzisiaj próbują się zrehabilitować. Jeżeli uda im się to, piłka nie trafia do receivera. Jeżeli uda się Seahawks dzisiaj wygrać mecz, zakwalifikują się do rundy playoff już teraz, w swojej kolejce. Natomiast jeżeli nie, będą musieli dalej walczyć, dalej dawać 300% siebie. No miejmy nadzieję, że ta sytuacja nie będzie miała miejsca. Kolejna akcja, wykonanie Kozłów Poznań. Ostatnio zakończyła się nieudanym podaniem. Przybliżę podanie, bieg na lewą stronę. Jako podaszko. Był na miejscu mój kubek. O, przepraszam. Terence Thomas również dopadł. Biegnącego z piłką. Running backa.
jednak dziewięcia była zdrowieczka na Kozłów Poznań. Trzecia próba, półtorej jandy do przejścia. Przejścia, zaraz zobaczymy, czy będzie, czy czeka nas kolejny QB sneak, czy może, tak jest, pięknie, mamy przyłożenie, sędziowie sygnalizują przyłożenie, pierwsze 6 punktów, trafia na konto Kozłów Poznań, już w drugiej minucie, pierwszej kwarty, punkty zdobywa Jared Chuck. Na boisko odbiegają zawodnicy Kozłów Poznań. Formacja specjalna będzie jeszcze podwyższała. Starają się teraz to, co odbywa się na boisku. Formuje się mur. Zawodników Kozłów. Natomiast kicker ustawiony nieco bardziej z tyłu będzie starał się kopnąć między do bramki, zdobyć jeszcze jeden punkt na swojej drużynie. Holder już daje znaki. Jest gotowy, łapie piłkę, ustawia ją, piłka w powietrzu, przelatuje między słupkami. Widzę, sędziowie podnoszą obie ręce w górę, jest to znak, iż zaliczone są punkty. Czas więc wbić 7 punktów na tablicę. Kozły Poznań wygrywają 7-0. Druga minuta, 11 sekund, pierwszej kwarty. Po raz kolejny Kozłów Poznań szykują się do wykopu piłki. Widzimy u nas ustawionego daleko przed samym endzą Jeremy'ego Dixona, Patryk Kordyś i oczywiście Łukasz Płaczek tuż przed nim. Piłka leci daleko, Patryk chyba będzie ją łapał. Nie, wylatuje za linię boczną, mamy flagę na boisku. Piłka powinna zostać na terenie boiska, przez co już wleciała na bok. Panie piłki poza boisko, numer 54, drużyny kopiącej. Drużyna odbierająca wybrała powtórzenie kopnięcia oraz pięcia pod karę. Jak słyszeliście naszego sędziego, piłka wleciała za linię boczną, właśnie dlatego powtórzenie. Dlatego mamy powtórzenie. Wykopu. Jeremy Dixon łapie i pędzi do przodu. Jest na 10. Na 20. Pędzi na kolejnych zawodników. Kolejny i kolejny. Wszyscy zbiorowali dopiero raz, dwóch, trzech, czterech.
wysokości 30 jardów. Wielkie brawa, Jeremy Dixon. Właśnie z 30 jardów będę rozpoczynał swoją drogę po pierwsze punkty, miejmy nadzieję. Simon z Gdynia, to jest już kolejna akcja ofensywna. Wernigarca. Nasz czeski zawodnik, który wcześniej grał w czeskiej lidze. Tam dwukrotnie zdobył mistrzostwo. Czech dla Prague Panthers. Jeremy Dixon przy piłce. Przebija się, zdobywa 7 jardów i zostaje zatrzymany. Znowu przez trzech zawodników kolejny Poznań. Wielki brawo numer 5, zwróćcie na niego uwagę, na pewno będzie sporo jego akcji w tym meczu. A na boisku was zagrzewają oczywiście, no i naszych zawodników dopingują, czyli to jest Gdynia! Nasze zawodniczki reprezentacji Polski. Piłka w rękach, kawał Pilachowskiego. Tak, przebija się, uderza i pięknie zdobywa 10 jardów. Proszę Państwa, wygryje na konto tego zawodnika Czynku, czyli ekipa z Łańcuchowa przesuwa się. I mamy pierwszą próbę, Gaweł Pilachowski! Zawodnicy na zewnątrz, których widzimy na szerokim rozstawieniu, to są receiverzy, a oni są przygotowani do tego, żeby odbierać podania lub blokować. Tak jest, tak jak teraz właśnie Marcin Bruma. Dokładnie, piękne podanie prosto w ręce Marcina. Wielkie brawo za niego! No i mamy kolejną pierwszą próbę. Jesteśmy na 40 jardzie połowy poznańskiej i pędzimy po touchdown. Czy jesteście na niego gotowi? Czy chcecie taki prezent na Dzień Dziecka? A więc teraz wszyscy Seahawks, Seahawks. Tak jest. Pewnie garca przy piłce. I znowu Gaweł Pilachowski. Stoja kolejny jardy, tym razem jedynka koleczka. Mniej więcej 4 jardy. Wpisujemy na konto tego zawodnika. Bardzo szeroko rozstawieni zawodnicy Seahawks. Daleko wycofane safety Kozłów Poznań. Pięknie zbita piłka przez jednego z zawodników Kozłów Poznań, a dokładnie przez Iwana Pawlowicza. Zrobił to pięknie, powiedziałbym, że wręcz tanecznie. Wbijając się tuż przed Jeremy'ego Dixona, popatrzył piłkę. Niewiele brakowało, aby przechwycił ją, to był już drugi przechwyt w tym meczu Kozłów. Tak, piłka zbita i mamy, jeżeli się nie mylę, drugą, trzecią próbę i 6 jardów do przejścia. A ja przypominam, iż po prawej stronie Korsarze Trójmiasto, czyli drużyna lacrosse trójmiejska, cały czas trenuje, cały czas się rozgrzewa, ćwiczy sobie, więc śmiało, jeżeli chcecie do nich grać. Mogliście teraz zaobserwować, przebił się świetnie przez całą linię. No i widzimy naszego sędziego z podniesionymi rękoma. Mamy touchdown! Teraz
Formacja ofensywna daje ostatnie wskazówki. Czy będą się po dwa punkty? Czy jeden? Jeden! Widzę, ustawiony już z numerem 14. Jakub Fabich przygotowuje się do kopnięcia. Czekamy, czekamy. Zaraz zobaczymy, co będzie się działo. Piłka w powietrzu! To wysoko przelatuje. Mamy, że wylatuje poza boisko. No i oczywiście zaliczone. Mamy remis 7-7. No i tym razem to Seahawks będą wykonywać piłkę. Ja również tutaj przypomniałem przed chwilą wam, moi drodzy, o Korsarzach Trójmiasto, czyli drużynie lacrosse po prawej stronie. Tak samo po lewej stronie stadionu mamy nasz kącik dla najmłodszych. Jest dzisiaj Dzień Dziecka, więc jeżeli chcecie się pobawić, chcecie zadać trochę futbolu, bierzcie swoje pociechy i zasłuchajcie właśnie tam. Oczywiście cały czas patrzcie na boisko, ponieważ będzie się działo. Już widzimy, iż piękne akcje dzieją się na tym boisku, tak jak ta przed chwilą akcja biegowa, gdzie to właśnie Kamil Plachowski ze świetnego podania jednego fejku przebiegł przez środek boiska, minął zawodników, zbił dwóch obrońców, no i później zbijając trzeciego ze swoich pleców, biegł w pole punktowe. Kamil Plachowski, wielkie brawa jeszcze raz dla niego. A jeżeli chcecie nabyć ciekawe pamiątki, Seahawks, suweniry, szaliki, koszulki lub jakieś gadżety dla swoich dzieciaków, zapraszam na stanowisko firmy Pixela, które znajduje się tuż przed naszym oczywiście stadionem, tuż przed trybunami, przed wejściem na trybuny. Tam możecie nabyć ciekawe rzeczy od firmy Pixela. Oczywiście wszystkie sygnowane lojem Seahawks Gdynia! Kozły Poznań przybyt. Rzut daleki. Witam Plesa. Nie było. Pięknie z tej strony też również było widać. Cieszymy się, że nasza drużyna również widziała to z tamtej strony boiska. Piłka uderzyła w ziemię, zanim zawodnik był w jej posiadaniu. Podanie nieudane mamy. Drugą próbę, jesteśmy na 20 jardzie połowy poznańskiej. Muszę przyznać, że trochę przestraszyłem się. Piękny rzut, daleko. Bo to 30-jardowe podanie, myślałem, że będzie złapane. Świetne blisko zawodnika Kozłów Poznań. Jeffrey Dupree daje sygnały. Przy piłce będzie akcja rzutowa. Tak jest, ucieka na lewą połowę, będzie rzucał. Taki wyrzut. Parę jardów dalej, piłka by trafiła w cel. Dupree trochę przerzucił, był w ostrych tarapatach. Widzieliśmy zawodnicy formacji defensywnej. Byli bardzo blisko powalenia rozgrywającego. A moi drodzy, przygotujcie się, ponieważ przerwie oczywiście konkursy. Dzisiaj troszkę w innej formie, ponieważ każdy, kto złapie piłkę, musi oddać ją najbliżej ustawionemu dziecku. Tak, mamy Dzień Dziecka, więc dzisiaj wszystkie nagrody i wszystkie konkursy są na liście. Lagry przybite, biegnie przez środek. Prawie zatrzymywany. Niewiele brakowało, żeby Krzysztof Skrawacz go zatrzymał. Jednak mamy first down. Piękne. Piękny 12-jardowy bieg przez sam środek. Świetny fake. Widzieliśmy, że LaGree bardzo lubi akcje biegowe. Defense!
Kolejna akcja ludowa. Jedna bardzo szybkie zatrzymanie. Widzieliśmy świetne ominięcie Tomasza Białego. Muszę przyznać, że widzę tutaj grze Jeffrey'ego, bardzo duże podobieństwa do Michaela Vicka. Świetne, szybkie akcje biegowe. No i dalekie, dalekie podanie. Będziemy mieli flakę. Peter Plesa protestuje, że on był trzymany przez zawodnika, Kozów. I właśnie z tego co widzę, chyba to było również sygnalizowane przez innych sędziów. Niedozwolony kontakt przy podaniu. Numer 3 w dziedzinie obrony. 15 jardów kary z poprzedniego miejsca. Automatycznie pierwsza próba. Tak więc jedna kara idzie na konto Petera Plesy. 15 jardów kary. No i mamy pierwszą próbę. Seahawks przymierzają się. Dixon przy piłce, małe nieporozumienie z Kaszem Kołaczkiem.
Przelatują nad kolejnymi zawodnikami i zatrzymują się na 25 jardzie. Przelatują nad zawodnikami Kozłów Poznań. Tak jest, proszę Państwa. To wszystko Jeremy Dixon. Formacja ofensywna Seahawks już się ustawia. Nasz rozgrywający Ferdi Garca. Numer 1. Swoje zadanie. Kapo Piachowskiego, właśnie on jest teraz przy piłce. Zgrywa 4 yardy. Poznań z takich informacji ligowych mają rozegrane 6 meczy, 3 do 3 bilans, 3 zwycięstwa, 3 przegrane. Dzisiejszy mecz może na pewno odmienić tę sytuację. Mamy pump fake, Ferdi Garca przy piłce, podany do Marcina Blumy. Jednak ciutkę za daleko. Przepraszam bardzo. Do Pawła Fabicha, to Paweł Fabich jak znany jest. Do niego szło to podanie. 89. Pilachowski znowu. Zaraz przy naszym rozgrywającym. Zawodnika naszego gdyńskiego. Unieruchomiłem w miejscu, przez co był bardzo szybko obalony. Jednak piłka zostaje w tym miejscu, z którego była rozpoczynana akcja. Zawodnicy są bezpieczni.
a Jeremy Dixon przesunął nas bardzo blisko. Jesteśmy na 5 yardzie. No i zaledwie 5 yardów dzieli nas od przyłożenia. Czy uda się to już teraz? Piłka w rękach Krzysztofka, jednak bardzo szybko zatrzymany Sebastian. Piłka dalej na 5 yardzie. Będziemy mieć drugą próbę, 5 yardów do przejścia. Szybkie ustalenia wewnątrz huddle. Huddle jest to właśnie to spotkanie, taka zbiórka zawodników, aby ustalić, jaka zagrywka będzie grana, co dokładnie ma robić każdy z zawodników. To jest właśnie bardzo fajny futbol amerykański, przynajmniej mi się podoba, że każdy zawodnik coś robi. Nie ma ani jednej sytuacji na boisku, kiedy któryś z zawodników ma przysłowiowe pole. Sebastian Krzysztofek po raz kolejny zatrzymany, teraz minimalnie piłka cofnięta. Będziemy mieli 7 yardów, trzecia próba. I zostaje 1,5 minuty do końca pierwszej kwarty. Ustawione, Sebastian Krzysztofek również, pewnie garca przy piłce. To on ma właśnie piłkę udaną do Marcina Blumy. Marcin Bluma, pięknie przyjmuje podanie. No i piłka jest ustawiona zaledwie, a nawet nie cały yard. Od linii. Zaraz zobaczymy, na jakie zagranie zdecydują się. Seahawks, z tego co widzę, bardzo szeroko rozstawiają swoich zawodników. Ferengarca znany z tego, iż rzuca. Ale to kabel Pilachowski! Pięknie przebiega przez oczko i w czwartej próbie biega zdobywając kolejne punkty dla Seahawks. Wielkie brawa! A nam zostanie zaledwie 15, no 16 sekund do zakończenia pierwszej kwarty, no i do występu naszych cheerleaders, Dyja. Jakieś nieporozumienie. Troszkę chyba za szybki start z tego co widziałem. Offside, brzmi obrony. Karol jest połowa dystansu do pola punktowego, wciąż podwyższenie. Offside jest to przewinienie, w którym zawodnicy defensywy przechodzą przez linię neutralną, neutral zone, czyli tą linię, na której znajduje się piłka. W momencie, kiedy piłka ruszy, nie znajdują się po swojej stronie, tylko właśnie po stronie Seahawks, w samym miejscu neutralnych. I to jest właśnie tak, jak to kończy się 5-yardową karę, która w tym przypadku skrócenie głowy dystansu. Wielkie brawa, oczywiście mamy kolejne podwyższenie. Wędrują punkty na konto Jakuba Fabicha. Remis 14 do 14, sekund 16 do końca pierwszej kwarty, więc zobaczymy, co będzie się działo i w którym miejscu Konstrukt Poznań położą piłkę, aby po zmianie połów, ponieważ po pierwszej kwarcie będzie zmiana połów, w którym miejscu będą rozpoczynali swoją akcję. Czekamy na sygnał sędziego. Czas ruszy. Dopiero w momencie, w którym
Kozły złapią piłkę. Czas ruszy. Piękne uderzenie. Ale bardzo szybkie zatrzymanie. Zaledwie na 13 jardzie. Kozłów. 8 sekund do końca. Więc Kozły będą mogły jeszcze jedno zagranie przeprowadzić. Drużynie odbierającej, numer 11, 5 jardów kary zostanie wydłużone z zakończenia akcji, pierwsza próba kozła. Tak, więc Kozły Poznań, ja miałem kolejną niefartowną pomyłkę, która może ich kosztować w tym przypadku albo 2 punkty, jeżeli zostaną dotknięci do swojego pola punktowego, lub jeżeli któryś z zawodników defensywnie przejmie piłkę i sam biegnie znowu do endzone. 6 punktów. Są dosyć niepewne sytuacje. Bardzo blisko przejścia punktowego. Na to zdecyduje się, kto jest najlepszy. Czy Jeffrey? Decyduje się na zawodny bieg. Wybiega na zewnątrz. No i zdobywa pierwszą próbę. Mamy zakończenie pierwszej kwarty. Świetny bieg Jeffrey'a Corleone Legree. Tak jest, a na boisku już pojawiają się cheerleaders z Gdynia. Wielkie brawa dla dziewczyn. Biały! Kiedy widzimy leżącego, rozgrywającego z drużyny przeciwnej, możemy się spodziewać, że któryś z tych zawodników na 90% tam był. Drugą próbę. I 10 jardów do przejścia. Piłka ruszyła. I będzie akcja biegowa. Piękne zatrzymanie. Terence Thomas. Proszę Państwa. Nasz zawodnik świeży w tym sezonie. Grający właśnie od tego sezonu dopiero w naszym składzie. Świetnie wspierający swoim doświadczeniem naszą defensywę. Teraz pokazuje prawdziwą klasę, zatrzymując rozgrywającego. Dosyć sprytne zagranie, jednak trochę za długo wyczekane. Trochę za długo wyczekane. Tak jest to jeden z finałów Seahawks Gdynia.
defensywy od samego początku, od powstania drużyny. Ten zawodnik wcześniej grający w rugby, teraz już od samego początku powstania ligi futbolowej. Świetnie spełnia się na boisku. Wielkie brawa, Tomasz Sikora! No i oczywiście na boisku pojawia się nasza ofensywa, która na pewno wykorzysta to, iż dzielą ich od endzone zaledwie 9 jardów. Ferny Garca daje sygnały. Tak ich widzimy. Ona za zawodników. A! Akcja biegowa! Pięknie numer 12, Patryk Kordyś. Dwa jardy na jego konto wędrują. Stąd dosyć szybko zatrzymany. Jednak zawsze będziemy do przodu. Cał to calu. Cał to cala. No i tak się zdobywa przyłożenie. Czekamy na kolejne zagranie. Ferni przy piłce. Piękny rzut. Oczywiście. Kolejny znak sędziego. No i Seahawks obejmują prowadzenie po raz pierwszy w tym meczu, proszę Państwa. Widzimy, jak uchwały już się ustawia, żeby podwyższać, będzie kopał. A piłka szafie piękna czy środek, spokojnie. I widzimy sygnał sędzi. Już zaliczony jest podwyższenie. 21 do 14 dla Seahawksa. Mamy drugą kwartę. Zeszłej kwarcie, jeżeli ktoś dopiero do nas dołączył. Punktował dwukrotnie Gabriel Pilachowski dla Seahawks, no i dla i dwukrotnie Kozy Poznań. Wynik w pierwszej kwarcie był 14 do 14 i teraz po pięknym przyłożeniu, po pięknej akcji rzutowej wykonaniu Werniej od Garcy prosto w ręce Patryka Kordysia, który troszkę wyczekując sytuację przebiegł na lewe pole punktowe i świetnie zdobył. Tak jest, 81 po raz kolejny przy piłce, pędzi. Próbuje zdobywać kolejne jardy. Uuu, świetnie przystąpienie naszymi zawodnikami. I akcja będzie rozpoczęta z 30 jardów. Iwan Pawłowicz zdobywa świetne jardy, całkiem dobrą pozycję dla swojej formacji ofensywnej. W trakcie akcji powrotnej przewinienie osobiste, Seisman, numer 10 drużynie topiącej, kara jest 15 jardów z zakończenia akcji, pierwsza próba. Jak widzimy, Łukasz Płaczek dopuścił się dosyć poważnego przewinienia, jakim jest face mask, czyli złapanie za kratkę zawodnika w trakcie akcji powrotnej. To kosztowało naszą drużynę 15 jardów kary i tak z 30 jardów znajdujemy się na 45, czyli w połowie boiska. Będzie rzucał. Nie, biegnie sam. Tak jest, ten Thomas zatrzymuje go przed mimo rozpoczęcia akcji. Żaden z jego receiverów nie ustawił się na tyle dobrze.
Przerwa dla drużyny Seahawks. Przerwa na żądanie dla drużyny Seahawks. Widzieliśmy, prosił o to trener Cetlerowski. A teraz trochę muzyki. No i moi drodzy, przypominam, po prawej stronie drużyna Korsarze Trójmiasto, drużyna Lacrosse. Jeżeli chcecie zobaczyć, chcecie poznać ten sport, śmiało podchodźcie do nich. Po lewej stronie boiska mamy punkt dla naszych najmłodszych z okazji Dnia Dziecka, kącik dla dzieci. No i oczywiście przed wejściem na stadion mamy stoisko firmy Pizzera, na którym możecie zakupić suweniry i gadżety z logiem drużyny Seahawks. Zagwarantowało jeszcze dwie, iż nie trafiła na ręce receivera, jednak te mocne, powiedziałbym, torpedy wędrujące prosto w środek backfield tuż przy naszym endzą są dosyć niebezpieczne. No i widzimy, że mogą narobić niezły terapat w naszej drużynie. Kolejna w środek. Po raz kolejny. Michał Nowicki zatrzymuje tym razem numer 7 Patryka Barczyka, który po złapaniu piłki zdobywa jeszcze parę jardów. No i umieszcza piłkę na 7, a prawie 8 jardzie od pola punktowego Seahawks. Czyżby Kozły Poznań szykowały się do skradzenia kolejnych punktów gdyńskim zawodnikom? Zaraz to się okaże. Ale jeżeli chcecie dopingować naszą defensywę, śmiało, teraz jest dobry moment. Orbo, czyli zmiana tuż przed samym zagraniem. Barczak. Łosi. Piłka przerzucona po raz kolejny. Jeffrey przy piłce, rzuca środek, trafia prosto w ręce Barczaka, jednak odbijała ona mu się od prawej ręki. I podanie nie zostaje zaliczone, mamy trzecią próbę. Defense! Defense!
będzie robił trzecią próbę. Kozy potem przy kimś. Kozy Poznań szykują się do kolejnego wykopu. Zobaczymy, gdzie ta piłka podędruje. Pędzi daleko, nawet zapomnę. Patryk Korwin znowu przy piłce. Pędzi, przebija się. Mija kolejny jest na 20 gardzie. Zostaje zatrzymany. I widzicie, jest to jest niewielki zawodnik, nie ma jeszcze siły przebijania się i podbijania większych kolegów. Natomiast jest bardzo zwinny, bardzo szybki. No i już na kilku meczach w tym sezonie miał okazję pokazać swoje umiejętności. Teraz zostaje na boisku, więc będzie grał jako running back lub jako jeden z receiverów.
i podanie bram prosto w ręce Sama. Zatrzymują pięknie Jeremy'ego Dixona. Niech ten piękny, sobotni dzień, dzień dziecka będzie ich święte. Cieszymy się, że nie gra w piłkę nożną, tylko że właśnie w futbol amerykański.
Seahawks. Już gotowi. Piłka wędruje. Ale tak wychodzi. Za. Panie piłki poza boisko. Numer 14, drużynie mówiące. Grzegorz Gierająca wybrała piłkę na 30 miardzie. Pierwsza próba. I jak widzicie, moi drodzy, znajdujemy się na 30 miardzie połowy poznańskiej, właśnie tam ofensywna formacja. Drużyny Kozły Poznań. Widzieliśmy Peter Kulesa, świetnie zabezpieczał sytuację i z tego co ja widziałem, ufałowany, ale brakowało, żeby sobie również to zauważyli. Powstrzymuje, powala, tak jest. No i piłka przelatuje w rękach receivera drużyny poznańskiej. Naszemu sędziemu natomiast chyba wypadł akrobat. Coś. Podanie niezaliczone, natomiast oczywiście Tomasz Biały świetnie sprawdził się w swojej defensywnej akcji powalenia rozgrywającego poznańskiego. Razem sam okno próbuje zdobyć. Ha! Terence Thomas wypycha go za linię boczną. Zaledwie 3-yardowy zysk. Widzimy, zawodnicy Seahawks uczą się szybko na błędach. Nie dopuszczają już do sytuacji, w której Jeffrey samotny zdobywa po 11-15 yardów, jak to miał w pierwszym kwarcie. No i mamy Punt Team, czyli formację puntową na boisku. Ten zawodnik, który teraz jest ustawiony najdalej do tyłu, on dostanie piłkę, będzie próbował wykopać ją jak najdalej. Właśnie dlatego widzimy Petera Tessę i Jeremy'ego Dixona ustawionych tak mocno w zapolu. Zawodnicy również mogą zacząć bieg, więc na to musi uważać linia. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Tak, piłka leci w powietrze. Czy będzie łapana? Tak jest, Peter Kulesa łapie piłkę. Ucieka. Patrz piłkę. Ale Jeremy Dixon odzyskuje. No niestety, z powodu tej małej pomyłki i straty piłki. Przez chwilę jesteśmy na czwartym yardzie naszej połowy i teraz to Seahawks, podobnie jak Kozły w pierwszej kwarcie, tak Seahawks teraz są w tarapanach, to chyba ta połowa boiska sprawia, iż dzieją się tam takie rzeczy. Mamy 7 minut 50 sekund już za nami w tej drugiej kwarty. Przed nami zaledwie 4 minuty i 10 sekund meczu. A tak naprawdę jego pierwszej połowy. Wynik 28-21 dla Seahawks. Seahawks przy piłce, pierwsza próba. Ferry na spokojnie daje sygnały. Zawodnicy również spokojni. Piłka w rękach Ferry'ego. Szybko oddana Gabowi. Który przesuwa znacznie. O 4 jardy. Pięknie.
oddalamy się od naszego pola punktowego, bo właśnie o to chodzi. Trzeba zrobić trochę miejsca, aby móc dokonywać akcji rzutowych. Zaraz zobaczymy, na co zdecyduje się Garca. Bardzo szeroko jest to. Trzecią próbę, no i sześciarny do zdobycia. Zobaczymy, czy Sirot się uda wyjść ze swojej połowy. Widzimy mocne skupienie teraz zawodników Kozów. Są bardzo blisko, będą próbowali powalić naszego rozgrywającego. Reprezentacji Polski futbolu amerykańskiego. Pięknie łapał piłkę. No i oczywiście zapewnia nam pierwszą próbę. Wielkie brawa dla niego. A my mamy z tego, co widzę, przerwę na żądanie. Ja tylko przypominam, iż na stadionie, na domu stadionie Rugby obowiązuje zakaz palenia całkowity. Jest to rodzinny dzień, rodzinne święto. Tak więc moi drodzy, nie palimy na stadionie. Jeżeli chcecie zapalić, śmiało zapraszamy tu na samej górze. Na samej górze stadionu są sekcje, gdzie można zapalić jednak między ławeczkami na trybunach. Prosimy tego nie robić. Jeżeli chcecie zapalić, śmiało wychodźcie przed stadion. Każdy ma, bo czasami rozumiemy to, nie polecamy, palenie jest złe, sportowcy nie palą. Korsarzy Trójmiasto, czyli naszych zawodników lacrosse, którzy dadzą wam świetny pokaz. Jednak wcześniej będzie oczywiście konkurs. Wcześniej będzie konkurs, no i oczywiście występ cheerleaderski. Mamy drugą próbę. 8 jardów do przejścia. Jardy zdobywał Gaweł Pilachowski. Równe 2 minuty do zakończenia pierwszej połowy. Garca przyjęte podanie do Pilachowskiego. O, Pilachowski szybko zatrzymany. Widzimy mały niedobudanie z jednym z obrońców. Ale zawsze 2 jardy do przodu. Mamy 3. próbę i 5 jardów do przejścia. Wynik to 28-21 na zaledwie 4 minuty 20 sekund do końca. Czas próbowany leci. Ten przybicie. Piękny, piękna strójka. Dobiega za minę boczną. Uderzenie jest trochę za minę, ale... Mamy pierwszą próbę. Zatrzymał się czas.
minuta, 5 sekund. Do końca pierwszej połowy. Czy uda się zdobyć jeszcze jedno przyłożenie? Jak sądzicie? Czy chcecie jeszcze punktów w tej połowie? Gwizdki sędziowskie. Fall start Seahawks, automatyczne powtórzenie pierwszej próby. 5 minut kary. Cofamy zegar na 10:55. Pierwsza próba, Erling Garza. Tak jest, korzysta, wiedziałem, że wykorzysta tą lukę. Piękny bieg, wychodzi ten nieboszą. No i zdobywa, piękny, proszę Państwa, ponad 12 lat. No, 10 lat. Tak więc mamy drugą próbę, 5 minut do przejścia. Wielkie brawa, Erling Garza. Sekund do końca połowy. Po zakończeniu połowy oczywiście, moi drodzy, nie uciekajcie na pyszne jedzonko, jeszcze poczekajcie, chwilę będzie konkurs, występ czy liderek, no i pokaz lacrosse wykonywany przez korsarzy Gdynia. Korsarzy Trójmiasta, przepraszam. Kawał na postaci. Niestety. Poślizgnął się i ląduje niewiele za znacznikiem, za wiem. Śmierć jadła z tego czynu. Trzecią próbę, 4 rady przejścia. Przerwa na drużynę Seahawks. Przerwa na żądanie na drużynę Seahawks. Specjalne pozdrowienia dla Wadom Miejskiego. Od Michała Biedrana. Spożywcze pozdrowienia. Tak, więc po przyjemnościach i pozdrowieniach na linii Seahawks. O obudki komentatorskiej. Pędzimy do kolejnej próby. Zaledwie 38 sekund. I delikatnie przerzucana piłka. Szybkie znaki Ferniego. Tak jest, kolejna świetna zmiana. Paweł Kachowski. To jest wyglądowy tym razem. Bez pomyłki przebija się. No i znajduje się w tym momencie na 27 jardzie połowy poznańskiej. Jak widzimy, tutaj bez hadła, już bez zatrzymywania. Pędzimy, czas ruszył.
Perry przy piłce, pump fake. Uff, daleki rzut do Dixona. Sędziowie odrzucili posiadanie piłki, nie zostają zaliczone jako przyłożenie. Pierwszy połowy. Cieszę się, że tak się ożywiliście tuż przed konkursem. Czas na kolejną akcję. Może tym razem? Czy jesteście gotowi na przyłożenie? Pewnie w terapach. Bo oddaję do Plachowskiego. Plachowski przybija się. Mamy first down. Tak jest. I jesteśmy, proszę Państwa. Pięknie. Okolicy. Dokładnie. 14 jardów. 14 jardów dzieli nas od kolejnych punktów, no ale 21 sekund dzieli nas od zakończenia tej połowy. Czy Seahawks zdążą jeszcze w tej połowie zdobyć punkty? Okaże się to już lata chwila, więc nie żałujcie gardeł, nie żałujcie siły i dobiegujcie ich jak tylko zaczną, bo z tego co widzę... Przerwa na drużyny Seahawks. Jest to ich ostatnia przerwa w tej połowie. I mamy 21 sekund. Pewnie przy piłce. Rzut! Czekamy. Decyzja. Naszego sędziego sygnalizują, iż zdobyliśmy kolejne 6 punktów. Michał Garkowski z tego szczęścia zbiegł z boiska. Musi jeszcze ustawić się do podwyższenia. Mimo że to, mam nadzieję, tylko zwykły obowiązek. Lekki dla Kuba Fabika. Zwykłe kopnięcie. Kuba chodzi do zbiórki. No i oczywiście Jakub Fabik, numer 14! Oczywiście, moi drodzy, nie możemy zapomnieć o wielkich brawach dla Patryka Kurtysia, który zdobywa już swoje drugie przyłożenie w tym meczu. Wielkie brawa! Miejmy nadzieję, że będzie tak trzymał. Jedno przyłożenie na kwartę. To świetny wynik. No i mamy 16 sekund przed końcem. Piłka w powietrzu. Pędzi. Lewy za pole. Niestety uciekła na zewnątrz. Po raz kolejny. Zaraz zobaczymy, o co poproszą zawodnicy Kozłów Poznań. Sądzę, że po raz kolejny wezmą rozpoczynanie gry z 30 lat.
panie piłki poza boisko. Numer 14 w drużynie robiącej. Drużyna odbierająca wybrała piłkę na 30 yardzie. Pierwsza próba. Jeffrey chce biec, rzuca, będziemy mieli first down. Wow, 3 spin move i jeszcze podparcie, dopiero zatrzymanie. Piękna akcja tego zawodnika, proszę Państwa, Jared Chung. Tak jest, proszę Państwa, wspaniała akcja. Tu mamy 3 sekundy. Przerwa na drużynę Kozłów. Przerwa dla drużyny Kozłów na zaledwie 3 sekundy. Przed końcem pierwszej połowy. Powstrzymana, 2 punkty nie będą zaliczone na konto Kozłów Poznań. No i wynik mamy 35-27. Z takim wynikiem Seahawks schodzą do szatni. No i Kozłów Poznań również. A na boisku niestety zafundował nam tu flagę na boisku. Będzie powtórzenie podwyższenia. Cheaters,
No i moi drodzy, po przerwie i fascynujących emocjach związanych z konkursami, z pokazami i z tłumaczeniem nowych dyscyplin wchodzących na nasz sportowy rynek, wracamy na boisko. Wynik jest 35-25, zmieniony wynik tuż przed samym zakończeniem połowy. Piłka wysoko w powietrzu, trafia do... I przekręcona! Proszę Państwa! Idealne wejście, 72 z Gorzów Poznań, czyli Sebastian Osyba, który złapał piłkę, chyba chciał ją odrzucić, to jednego z zawodników z tyłu, piłka wyświetlała mu się, a tam na miejscu był już oczywiście zawodnik Seahawks, który szybko podjął piłkę, no i zagwarantował nam, że to my będziemy rozpoczynali pierwszą akcję z 23 yardu połowy poznańskiej. Wielkie brawa! Najwidoczniej instrukcje trenerów, całego sztabu trenerskiego Seahawks w trakcie przerwy podziałało idealnie. Zaraz zobaczymy kolejne akcje, zobaczymy jak sprawuje się ofensywna formacja Seahawks. Czekamy na pierwszą akcję. Szata, Pilachowski przy piłce, zdobywa 4 jardy. Zatrzymał go numer 54, czyli Szymon Barczak. Zawodnicy już się ustawiają. Widzimy szeroko ustawiony receiverzy. Również Patryk Kordyś. Ale to Karol Krakowski przy piłce. Przebija się, wykorzystuje się na luki. I zdobywa pierwszą próbę dla nas! Luka zostanie postawiona z tego co widzę na 11 jardzie. Tak więc zaledwie 11 jardów dzieli nas od kolejnego przyłożenia. Tym razem miejmy nadzieję dla Seahawks! Moi drodzy, jesteście tam, nie słyszę was, czy jesteście gotowi na kolejne przyłożenie? Zawodnicy są na 11 yardzie. Jest to moment, w którym na pewno trzeba uruchomić swoje dłonie, na pewno trzeba uruchomić swoje gardła. No i oczywiście trzeba dodać im skrzydeł! Kolejne yardy dla konto Gawła Pilachowskiego. Przebija się przez środek, widzieliśmy jak pewien garca próbował zmylić swoich przeciwników, że oddaje piłkę Jeremy'emu Dixonowi. Szybko z moim pozycją.
pozycji ewidentnie było widać pas interference. Jednak sędziowie nie dopatrzyli się tego przewinienia. Mamy fajny był w samym środku. Paweł Fabek na samym środku był blokowany. Legalnie z tego, co sędziowie pokazują. Czuł ogromną presję, a teraz niestety Kozłów Poznań muszą pozbyć się piłki, więc po raz kolejny na boisku pojawia się punting, wcześniej mówię puntowanie, czyli wykopywanie piłki jak najdalej na połowę przeciwnika. Zobaczymy, czy uda się to, w którym miejscu Peter Plesa lub Jeremy Wilson złapią piłkę. Może być również taka sytuacja, moi drodzy, że żaden z nich nie złapie tej piłki, ponieważ piłka upadnie na pole do momentu, do którego któryś z zawodników Kozłów lub Seahawks nie dotkną piłki, piłka zatrzyma się w miejscu. Ale to Peter Plesa jest w posiadaniu i oczywiście pędzi. O, piękne powstrzymanie! Przebicie. Piękne zatrzymanie Łukasza Płaczka, które zaowocowało skoszeniem dwóch zawodników. No i wspaniały bek Petera Plesy! Wielki brawa również Łukasz Płaczek, numer 10! Widzimy bardzo dobry punt return i teraz Seahawks będą rozpoczynać. Sekundę. To jest zmiana. Chyba jakaś kara była. Zaraz czekamy na decyzję sędziego. Penny Garza, pump fake.
piłce. Daleki skok z zawodników Kozłów Poznań, numer 49, Łukasz Krzyżański. Zatrzymuje numer 49, Kawa Pilachowskiego. Można powiedzieć, że dzisiaj w dzisiejszym meczu sporo takich akcji zawodnicy chyba grają. One on one cover, czyli każdy kryje swojego, bardzo rzadko spotykana. I Kawa Pilachowski po raz kolejny przy piłce. Zatrzymany. Trzecia próba, 2:6. I Gabriel Pilachowski. Świetny z filmów, który z tego co widzę chyba gwarantuje nam. Tak jest. Pierwszą próbę. Gabriel Pilachowski. Jesteśmy na 7 yardzie. Nawet 6 bym powiedział. No i pędzimy po kolejne punkty. Czy tym razem nam się uda? Zaraz zobaczymy. W międzyczasie, moi drodzy, przypominam o kąciku danych młodszych po lewej stronie i oczywiście o zawodnikach lacrosse po prawej, którzy jeszcze tutaj tam byli. No i o stoisku z gadżetami oraz z suwenirami z logiem Seahawks Gdynia, które jest umieszczone tuż przy schodach przy wejściu. Polecam serdecznie, niskie ceny, bardzo fajne przedmioty. Sam zakupiłem. A raczej dostałem prezencie chyba z okazji dla dziecka. Proszę Państwa, niesamowita sytuacja. Piłka zostanie chyba ustawiona na pierwszym jardzie. Zabrakło dosłownie cali, aby piłka przekroczyła linię. Bo to właśnie Ferni Garca wykona tego wspaniałego biegu. Przebijał się woda, aby zdobyć punkty. Został zatrzymany tuż przed linią, więc piłka niemalże leży na linii endzone. Zobaczymy zaraz, co za chytre zagranie wymyślił Ferni Garca. Tak naprawdę sztab szkoleniowy razem z Ferni. Piłka została wniesiona od razu. Widzimy flagę. Widzimy, że foul start, bo dyktował sędzia 5 aktów kary. Z mojej strony wyglądało to jak no huddle play, czyli ustawienie, od razu zagranie. Garca nie poczekał chyba na gwizdek sędziego w poprzednim zagraniu. Piłka w rękach Ferniego. W rękach Patryka. Niestety Patryk odbija się od jednego z zawodników Kozłów Poznań. Jak wiadomo, Kozły są z tego znane, iż wielu zawodników już się od nich odbijało. Jest to zespół, który zawsze grał bardzo siłowy futbol. No i tutaj w defensywie widać to najlepiej. Ferni ustawiony. Patryk Kordyś, Gabriel Pilachowski. Piłka przerzucona do Jeremy'ego Dixona. Czwartą próbę. Podanie nie zostaje zaliczone. I trener centrowski prosi o czas. Drużyna Gdańskich Jastrzębi gra w Narodowym Stadionie Rugby. Dzięki uprzejmości prezydenta miasta Gdyni
pana Wojciecha Szczurka oraz Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sponsorem tytularnym drużyny Mistrza Polski jest miasto Gdynia. Wspierają nas także firmy Habanus, ACC Iwer, przedsiębiorstwo produkcyjno-konsultingowe AB, PCT Bałtycki Terminal Kontenerowy, Burger Pol, Eagle Trans, EKB Container Logistics Polska, Aerotrans, GTS Logistics, IT Logistics, Lokoil, MSC Pol, Omega Pilsno, Zwest, PCC Intermodal, Polagen, Polsim, Port Gdynia, Primer, Refcon Service, Sabino Dolmena Polska, TS Transport. Za wsparcie dziękujemy. Partnerem głównym jest portal Trójmiasto.pl. Zakończyła się przerwa. Raz. Dodatkowo jeszcze była przerwa króciutka, aby sprawdzić i uruchomić mikrofon sędziego. Ostatnią próbę, Las Inox. To Jeremy Dixon. Niestety upada przed linią, robiąc w powietrzu śrubę i niesamowity spin-off wymieniając kozły, ale po raz kolejny piłka zostanie zatrzymana na pierwszym jardzie, tam gdzie upadł Jeremy i właśnie stamtąd rozgrywający Jeffrey LeGree, rozgrywający Kozłów Poznań, będzie rozpoczynał kolejną akcję ofensywną. Mamy powtórzenie tej sytuacji. Cztery jardy zdobyte, jak najbardziej wędrują na konto rozgrywającego. Kozłów po raz kolejny ratuje ich z sytuacji. Trzeba przyznać, że szczęść jest jak najbardziej należy do niego. Ale widzimy jakiś problem z tą sytuacją. Backfield. Czekamy, zaraz się dowiemy, co tam się dzieje. Czas ruszy. Prosimy o zatrzymanie gry, na boisko wjedzie ambulans. Pan start, numer 74 w drużynie ataku. Karol jest połowę dystansu do pola punktowego, wciąż trzecia próba. Prosimy o zatrzymanie na chwilę gry, ambulans będzie musiał wjechać na boisko, z tego co widzę. Prosimy o zatrzymanie gry sędziów.
zawodników Kozłów Poznań prosimy, aby zrobili trochę miejsca tam u siebie w backfield, żeby ambulans mógł ewentualnie szybciej przejechać i nie rozjechał nikomu sprzętu. Każdy najbardziej najcięższej sytuacji tak naprawdę udaje mu się wykonać rzut, który trafia w okolice rąk swoich rozgrywających. Naprawdę świetny, świetny rozgrywający. No i mamy czas na rzutanie. Przerwa. A nie, przepraszam. Na boisko wszedł Patki. Myślałem, że została zapisana przerwa sędziowska. Flagi po raz kolejny. Offside, drużynie obrony, numer 52, 5 jardów kary, wciąż czwarta próba. Piłka w rękach Pantera, jednak biegnie, drużynie obrony do rzutu. I zostaje zatrzymany na 10 jardzie. Nawet nie. Więc z tamtego właśnie miejsca formacja ofensywna przeprowadzi kolejny atak po punkty. Nasza formacja defensywna wspaniale się spisuje. Robi co może, aby zapewnić jak najdogodniejszą pozycję do zagrań dla formacji, do rozpoczęcia akcji dla formacji ofensywnej. Zobaczymy, czy podoba się. Jednego zawodnika, który opuszcza Kozy Poznań. Opuszcza Kozy Poznań, mam nadzieję, że nic by się nie stało poważnego. I raz w wykonaniu Tomasza Moskala. Przepraszam, trzy razy również miałem raz okazję wykonać, zobaczyć również tutaj na stadionie w wykonaniu Sebastiana Krzysztofka.
zobaczył, bo mieliśmy tutaj jak najbardziej w końcu flagę. Niepotrzebny bieg, niestety. Mamy flagę na boisku. Niedozwolone odpychanie obrońcy. Wolony kontakt przy podaniu. Numer 83 w drużynie ataku. Zajmuje się połowę dystansu do pola punktowego przed powtórzeniem pierwszej próby. Czy Jakuba Kłosowskiego. Po raz kolejny widzimy, iż piłki są bardzo celne, trafiają prosto w ręce zawodników. Jedyna rzecz, na którą muszą popracować zawodnicy z Kozłów Poznań, to jest łapanie piłek. No i na miejscu jest QB Killer, czyli Tomasz Biały. Dopadł go z nienacka, liczył do reki, zastępuje się na wiarę. Przedek między nami oczywiście powalił rozgrywającego Kozłów Poznań. Wielkie brawa, Tomasz Biały! Piłka wędruje i wylatuje za... Nie wylatuje za boisko. Zostaje zatrzymana na boisku przez jednego z zawodników z Kozłów Poznań na 26 yardzie. Właśnie z tamtego miejsca rozpocznie swoją kolejną akcję biegową lub rzutową. Formacja ofensywna, więc wielkie brawa dla Jastrzębi. Natomiast defensywa Kozłów Poznań już jest na boisku. Jest gotowa bronić każdego jardu. Dawno nie byłem tak fascynująco zaciętym meczem, muszę przyznać. Wszystkie dotychczasowe mecze, które Seahawks podejmowali tutaj gości, były bardzo jednostronne. Cieszę się. Teraz. Pawła Pawlika, Pinka. Od pewnej lokacji. Króciutki bieg. Biegając punktowe, no i oczywiście kolejne punkty wędrują dla Seahawks Gdynia! Moi drodzy,
jest nas sporo tutaj dzisiaj na stadionie, więc skoro już tu jesteście i chcecie uczcić to, że dzisiaj Dzień Dziecka jest święto futbolu amerykańskiego, ponieważ to jest kolejna kolejka rozgrywek, proponuję tutaj falę meksykańską. Zaczyna prawa strona stadionu, czy jesteście na to gotowi? I fala rusza! Dawać, moi drodzy, pędzimy, jesteśmy na środku, pędzimy do lewej strony i fala wraca! Tak jest, niech wszyscy widzą, że grają dzisiaj w Seahawks Gdynia. A w międzyczasie oczywiście byliśmy świadkami podwyższenia i kolejny punkt trafia na konto Jakuba Fabicha. To już jego piąty punkt w dzisiejszym meczu. Wielkie brawa! Jesteśmy już na końcówce, trzeciej. Czyli flaga na miejscu, jak najbardziej. Piłka wleciała za linię boczną. Nim została złapana. Podchwytliwe kopnięcie. To. Numer 14 w drużynie kopiące. 5 jardów kary zostanie dodane do miejsca, gdzie piłka opuściła boisko. Pierwsza próba kozłów. A więc Kozłów Poznań rozpoczynają swoją akcję biegową. 35 jardów. Bardzo dobre położenie, są blisko środka boiska. No i oczywiście mają prostą drogę do zdobycia kolejnych punktów. Punkt to 29. Wszystko jest na punkcie, czy ta czwarta partia. Na 9.50. Tam już zostało 2 minuty i 10 sekund do końca trzeciej kwarty. Czechy przypłynę, oddaję Czechowi. Czech wybiega za linię boczną, wypchnięty przez Jakuba Muraszko. Ślaczeni klub. Ale to Jeffrey teraz biegnie na prawą stronę i Terence Thomas zatrzymuje rozgrywającego Kozłów Poznań. Jednak ten wcześniej zdobywa 20, nawet powiedział 27 jardów dla swojej drużyny. No i oczywiście pierwszą próbę stawia na 32 jardzie połowy Seahawks. Dalekie podanie, bardzo blisko pola punktowego, jednak odbierający nie był w stanie złapać tej piłki. I kilku na miejscu. Ale wcześniej to tak jest, widziałem te długie wyciągnięte ręce Macieja Suchanowskiego, numer 97, świetnie, dobra razem z resztą ekipy, oczywiście 94, Łukasz Czerwiński też był na miejscu, przyjął na klatę zawodnika Kozłów Poznań. Się
Jeffrey przypuszcza, będzie rzucał. Środek, tak jest, numer 93, bardzo szybko zatrzymany. Jednak Jakub Kłosowski zdobywa pierwszą próbę na Kozłów Poznań. Świetny chwyt piłki. I Kozłów przesuwają się coraz bliżej pola punktowego. Czas ruszył. 30 sekund do końca trzeciej kwarty. I będziemy świadkami kolejnej zmiany połów. Czekaj przy piłce. Będzie rzucał. Celuje. Blisko Maciej Suchanowski. Rzucał się na... Niestety. Czekaj, niestety. Całe szczęście nie trafia. Bardzo ładny rzut. Prosto w ręce swojego receivera. Odruchował już tak. Neutralnie sędziuje tutaj. Zgubię. Mówię bez. Nie jest kierowniczo, więc dlatego powiedziałem niestety, ponieważ nie ma kolejnych punktów. No, ale wiadomo, że na szczęście Seahawks będzie kolejna próba. I 13 sekund do końca tej kwarty. 50 do 20. 13 sekund. 16 jardów. Czas leci. Rzut. Piłka leci i wpada proste w ręce. Tak jest. Jeszcze z lekkim odbiciem. Jared Chan zdobywa przyłożenie dla swojego zespołu. Piłka odbija mu się od rąk, powędrowała bardzo wysoko. Zdążył ją odzyskać. I zagwarantował kolejne 6 punktów swojemu zespołowi. Kibice Poznania pewno bardzo cieszą się z tego nowego zawodnika w swoim składzie. I Jeffrey przy piłce. Będzie rzucał, czy może sam pobiegł? Szykuje się do samego biegu. Rzut wysoki, jednak przerzuca boisko. No i nie zaliczamy podwyższenia. Nie ma żadnej flagi z tego, co widzę na boisku, a więc... A więc Kozły jeszcze w tej kwarcie będą wykopywać piłkę. Kozły Poznań biorą rozpęd. Ręka w górze i piłka w powietrzu. Piłka leci i wychodzi za boisko. Tak więc Seahawks zaraz rozpoczną swoją akcję z 30 yardów. Moi drodzy, jesteśmy tutaj w tą sobotę. Jest, przypominam, Dzień Dziecka. I to pani piłki poza boisko. Numer 40, tylko że nie kopiące. Piłka zostanie ustawiona na 30 miardzie. Pierwsza próba z Eagles. Tak jest, więc oprócz tej wspaniałej wiadomości, którą przekazał nam właśnie sędzia, ja proponuję, abyście uruchomili ręce, uruchomili gardła, ponieważ jest to już sama końcówka trzech kwarty, a przed nami ostatnia kwarta za 6 sekund. Czy zdążymy zdobyć punkty? Czy pewnie właśnie się uda? To niesamowite zapunktowanie. Czy może Karol Pilachowski przebiegnie i zdobędzie punkty. Zostaje zatrzymany na boisku. Słyszymy bliski. No i znak sędziego z podniesioną piłką. Czekamy tylko na niego. To zmiana kwarty. A na boisko właśnie biegają. Czy kibicujecie black and yellow, czyli czarno-żółtym, czy red and blue, czerwono-czarno-niebieski.
Ważne, że jesteście tutaj z nami w tą piękną sobotę 1 czerwca na Stadionie Narodowym Rybie w Gdyni. Adam Plachowski pędzi i zdobywa 20 jardów. Piękne podanie od Terenie Jogarcy, później jeszcze 10-jardowy bieg. No i zatrzymujemy się na 41 jardzie połowy poznańskiej. Seahawks, widzę, że w tej kwarcie spróbują utwierdzić już prowadzenie i będą przeć na maksę do przodu. Liczę na dobre podania, na dalekie rzuty. To, czego brakuje w tym spotkaniu, to dobrych rzutów. Natomiast akcje ligowe, jak widzicie, w większości wykonamy Kawa Pilachowskiego w świetnym, twardym wykonaniu prosto z północy Polski. Owocują kolejnymi jardami, więc wielkie brawa, Kawa Pilachowski, Ferdy Garta. Po raz kolejny Kawa Pilachowski, po raz kolejny first down. Proszę Państwa, to jest Kawa. Tara Pilachowski! Mamy pierwszą próbę, 29 yard połowy poznańskiej. Seahawks szykują się do rozstawienia ofensywnego. Formacja defensywna Kozłów jest niemalże ustawiona. Ręka sędziego w górze. Czekamy na znak rozpoczęcia i puszczenia czasu. Garca przygód. I tym razem Kawa Pilachowski po raz kolejny zdobywa 6 jardów. Niezniszczalny kawałek, chyba chce pobić rekord PLFA w zdobytych jardach w ciągu jednego meczu. Miejmy nadzieję, że mu się to uda. Jestem tutaj razem z sędzią zegarowym. Michał, jak uważasz, ile Gawel może zdobyć jardów w tym meczu? Bardzo dobra odpowiedź. Też tyle podejrzewałem, plus minus. Moi drodzy, może przed następnym meczem jakiś konkurs na stronie PLFA odnośnie zdobytych biegowych jardów. Ale teraz piłka do Wiesława! No i tak jest. Gdyna, miastem zboża. Właśnie ta portowa syrena obwieszczała to, że kolejne punkty trafiają na naszą tablicę. 56-35. No i oczywiście czekamy na kolejne podwyższenie. Wielki brawa, Jeremy Dixon! Z polenia Ferdy Garta. Wejście 1 punktów różnicy, ale przed nami jeszcze ponad 10 minut, tak więc naprawdę wszystko może się zmienić. To zaledwie 3 przyłożenia. Stracone niefartownie. Połowa dystansu. Wyprzedzę trochę sędziego. Offside. Numer 2, drużynie obrony. Karol jest połowa dystansu do pola punktowego. Wciąż podwyższenie. A nie mówię. Moi drodzy, pięknie. Kręcimy jednak. Z tego co widzę, dzień idzie ku końcowi. Mam nadzieję, że ten dzień dziecka i cały weekend będzie równie piękny, co dzisiejszy popołudnie i wieczór. A wy będziecie wypoczywać. Natomiast teraz, moi drodzy, czas uruchomić ręce, czas uruchomić gardła, czas dopingować swojej drużynie. Ja oczywiście sercem wspieram Seahawks, ale dawajcie, bo to jest naprawdę dobry futbol na najwyższym poziomie w Polsce, bo to jest top liga, 8 kolejka PLFA. A my zdobywamy kolejny punkt, który wędruje na konto Jakuba Fabicha. Seahawks przygotowują się do wykopu piłki po zdobytym punkcie. Natomiast formacja specjalna Kozłów Poznań już jest niemalże gotowa. Widzimy daleko ustawiony zawodnik z numerem 5.
Hubert Chudy, no i oczywiście z numerem 2 z tego co dobrze widzę. Z numerem 6 Jared Chuck, który w tym meczu również zdobywał punkty. Została przerwa na drużynę Kozłów. Przerwa na żądanie dla drużyny Kozłów. Drużyna gdyńskich Jastrzębi gra na Narodowym Stadionie Rugby dzięki uprzejmości prezydenta miasta Gdyni, pana Wojciecha Szczurka oraz Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sponsorem tytularnym drużyny Mistrza Polski jest miasto Gdyni, wspierając także firmy Abacus, ACC, przedsiębiorstwo produkcyjne konsultingowe A, PCT, Małkowski Terminal Kontenerowy, Burger Polak, Eurotrans, EKB Container Logistic Polska, Aerotrans, GTS Logistics, IT Logistics, Lokon, MSC Pola, Omega Pilsno, Zdwest, ECC. I piłka w powietrzu. Proszę Państwa, wielkie brawa, numer 27, Patryk Dach! Muszę przyznać, że czekałem długo na tą akcję. W końcu Patryk miał okazję wykazać się swoimi umiejętnościami. Wielkie brawa dla niego, numer 27! I to Seahawks będą przeprowadzać kolejną akcję bitową, kolejną akcję ofensywną. Wielkie brawa dla nich! Nie odpuszczają ani chwili. Do końca będą grać naprawdę na najwyższym poziomie. Minuta 54 za nami, to jest czwarta kwarta. No i ofensywa Seahawks właśnie się ustawia. Widzimy na skrzydle jak to matki Patryk Kornisz. Z drugiej strony Jeremy Dixon. To ci zawodnicy do tych piłka może powędrować, natomiast obok Ferdinando Garcy. Kamil Piachowski, który po raz kolejny mu wyrywają z ręki, zdobywając 3 jardy na swoje konto. Ja naprawdę stawiam na mniej więcej 400 do 500 jardów w dzisiejszym meczu. Jestem bardzo ciekaw wyników i statystyk po dzisiejszym spotkaniu. Kolejne spotkanie już za tydzień w niedzielę. Mam nadzieję, że będziecie równie licznie tutaj. Spotkamy się na stadionie. Witamy na hostu po raz kolejny. Proszę Państwa, ten zawodnik jest nie do powstrzymania. Już wygląda dosłownie, jakby on sam wyrywał piłkę. Ferniemu mówił, dobra, teraz ja. O, kolejna akcja, więc może ja. I znowu ja, więc wielkie brawa, Gabriel Pilachowski. Liczymy, że w następnym sezonie zobaczymy Gabriela również na jego rozgrywającego. Będzie mógł wtedy od razu biec, nie czekać na podanie, ale po raz kolejny przy piłce Gabriel Pilachowski kładzie piłkę, przesuwa ją do przodu, ale mamy trzecią piłkę. Czwartą próbę. Na boisku pojawił się numer 14, czyli Jakub Fabik, natomiast boisku puścił Bernie Garca. I czeka nas field goal. Proszę Państwa, field goal to jeszcze nie było w dzisiejszym meczu. To jest próba zdobycia 3 punktów. Thank you.
No, niestety nieudany dosyć figlo, widzimy jeszcze flagę na boisku. Snap powędrował, snap, czyli rozpoczęcie akcji powędrował trochę za wysoko. Holder, czyli trzymający dozwolone kopnięcie. Numer 14, drużynie ataku, czyli jest odrzucone. Pierwsza próba kosztu. I defensywa Seahawks już ustawiona, natomiast ofensywa. Czepię przybicie, podaję szybko do Czana. To ma zdjęcie Tomasza. Ja powiem, że to Tomek Biały na 40 zatrzyma. Ten bieg jednak skończył się dopiero na 30 jardzie, a z tego co widzę, dalej na ziemi jest zawodnik Kozłów Poznań. Czyżby mu coś się stało? Jardów kary, czas pierwsza próba. Pierwsza próba, 15 jardów do przejścia. Widzieliśmy, jak jeden z receiverów wystawał na piękny start. Bardzo ładny sprint do przodu, czyste pole. Jednak troszkę za wcześnie. Uszkodzenie ręki. Bardzo szybko prosimy medyków na boisko. W trakcie skoku został uderzony zawodnik.
Krzysztof Toruński. Moi drodzy, wielkie brawa dla Krzysztofa Toruńskiego za dzisiejszy mecz. Krzysztof opuszcza Wyską i mam nadzieję, że nic poważnego mu się nie stało i że wróci do nas cały i zdrowy. I kolejna flaga na boisku. Falstar, numer 97 drużyny ataku. 5 jardów kary, wciąż czwarta próba. Tak więc czwarta próba, 20 jardów do przejścia na boisku. Już widzimy Pantera. Poznańskiej drużyny, który będzie wykopywał piłkę daleko. Peter Plesa, daleko ustawiony. O, ale piłka bardzo niefartownie, prosto w ręce naszego zawodnika. Jakub Muraszko zatrzymuje piłkę na 35 jardzie. Jakub Muraszko! Piłka ruszyła. Po raz kolejny Kamil Kulachowski przebija się i karanuje swoje przeciwniki. Przez to pierwsze przebiegając po nim. No i oczywiście gwarantuję sobie 10 jardów. Zaraz zobaczymy. To jest sami sobie na piłka. First round. Nie, druga próba. 10 jardów. Tak czy siak będzie 9,99 jarda. Więc wielkie brawa Kamil Kulachowski.
chyba mało porozumienie między zawodnikami. Kozłów, ale agresja. Nie dałem to sobie poznać. Kolejne 6 jardów do Pilachowskiego. Niezniszczalny Gawel. Sądzę, że na scenie na meczu chyba trzeba mu przyznać nową ksywkę. Na pewno na fanpage'u Seahawks będzie ogłoszony konkurs. Ja proponuję Terminator, ponieważ nie daje się powalić, za każdym razem wstaje i biegnie dalej. Michał Biernat, tutaj człowiek od czasu, proponuje... Jaką proponujesz ksywkę? Stróż pędziwiat. Stróż pędziwiat. Paweł prostojny. Zatrzymamy. Ale kolejne jardy na jego konto. Uniesiona. Seahawks ruszyli, piłka w powietrzu, pędzi, kręci się, kręci i pada prosto w ręce Kozła Poznańskiego z numerem 5. Hubert biegnie przez boisko, na kolejny zawodnik biegnie, zdobywa już 40 lat. 4. Tak jest, bardzo piękny
ponad 40-jardowy bieg. 40-jardowy sumie. Ale na 43 jardzie zostaje umieszczona piłka. Jest to świetne położenie dla zespołu. Wielkie brawa dla numeru 5, Hubert Kudy. Wielkie brawo, Peter Plesa! W ręce jednego z receiverów. Naprawdę to jest godne podziwu, więc ja tu osobiście proszę wielkie brawa dla Jeffrey'a LaGree. Rozgrywający zespół Poznań naprawdę robi świetną robotę na dzisiejszym, w trakcie dzisiejszego meczu i należą mu się wielkie, wielkie brawa. A teraz czekamy na kolejną akcję w jego wykonaniu. Sądzę, że jeżeli ten zespół będzie dalej trenował ze sobą, Jeffrey dalej będzie grał w tym zespole jako rozgrywający, a chłopaki dograją się z nim i wygrają jeszcze. To naprawdę można ustanowić drużynę, która może sporo zamieszać. Paweł Lach, PLP. Jeffrey po raz kolejny przy piłce. Teraz troszkę przyciągana, widać, że jest zmęczony. Widzimy małe zamieszanie, już pod koniec meczu, wszyscy są zmęczeni. Małe zamieszanie na boisku, na pewno zaraz to zostanie wyjaśnione. Osobiste, niedozwolony kontakt na rozgrywający. Numer 54 w drużynie obrony. Kara jest 15 jardów z poprzedniego miejsca. Automatycznie pierwsza próba. Sądzę, że tutaj komentarz jest skuteczny. Dlatego przerwa dla drużyny Seagulls. I'm gonna make you mine.
i wróciliśmy na boisko. Czas na kolejną akcję. 8:39 za nami. Zaledwie 2 minuty 20 sekund. Zatem 3 minuty 20 sekund do końca tego spotkania. Daleki rzut. Jeden za mnie. I widzimy jeszcze flagę na boisku. Zaraz dowiemy się, co to za flaga i co oznacza. Holding, numer 74, wyrzucenie ataku, 10 jardów kary, powtórzenie pierwszej próby. Kolejna akcja, czy tym razem będzie zakończona punktami? Jeffrey szykuje się do rzutu, prosto w pole, ale Peter Pesa, świetnie rzuca i Jakub Moraszko łapie piłkę, siada na ziemię, tak więc będziemy mieli touchback i oczywiście Seahawks będą ruszali z 20 jardów. Piłka jest już ustawiona, wchodzi nasza ofensywna formacja, a ja proszę o jeszcze raz wielki brawa dla duetu naszych cornerbacków, czyli Petera Plessy, który zbił piłkę i temu, który tak ją wywalczył, czyli Jakubowi Moraszko, numer 29, wielkie brawa. Również poprosimy o brawa dla gdyńskich cheerleaderek, bo chyba dziewczyny marzną tam na dole. A kolejne jardy do swojej 500 zdobywa Gaweł Pilachowski.
czas nieubłagalnie pędzi. I mamy 2 minutki do końca. Moi drodzy, wielkie brawa! Dodajcie chłopakom skrzydeł, dodajcie im jeszcze trochę energii. Oni też są zmęczeni, uwierzcie mi, są na pewno bardzo zmęczeni. To czwarta tego drugiego drugiego spotkania. Prawie nie wiem, na takim meczu. Ale to znowu Gabriel Pilachowski, Terminator pędzi wiatr. Ileż on ma siły, by się chciał powiedzieć. Ale ma chłopak, walczy o każdy jard. I mamy pierwszą próbę. A czas leci. Moi drodzy, czas ten błagany pędzi ku końcowi. Minuta 20. Ostatnie akcje będzie spotkane. Pierwsza próba. Sinos jeszcze będą pokryty, czy może zaraz zobaczymy akcję. Kolana. Paweł Fabik niestety opuścił piłkę. Przesuwamy znacznik. Druga próba jest. Minuta do końca. Moi drodzy, teraz jak nigdy czas na aplauz, czas na doping, czas na wsparcie swojej drużyny. Ten doping, który teraz dajecie, jest podziękowaniem za całą grę dzisiejszą. Patryk Kordyś, pierwszy środek, trzecia próba. I 30 sekund do końca. Również machamy do cheerleaderek. Pozdrawiamy je z budki komentatorskiej. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Proszę Państwa, i kolejny jazdy dla Gabriela Pilachowskiego! Na tym kończy się dzisiejsze spotkanie 8 kolejki Topi PFA. 62 do 35 dla Sychowczyna, porównywali meczu Kozłów Poznań. Dziękuję Państwu serdecznie, że byliście tutaj z nami. Życzę Wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Życzę udanego weekendu i do zobaczenia już za tydzień w niedzielę na meczu, w którym to Seahawks Tyna podejmą Warsaw Eagles. Jeszcze raz dziękujemy naszym przeciwnikom Kozłom Poznań. Wielkie brawa dla nich. No i oczywiście wielkie brawa dla Seahawks Tyna. Dalej mistrza Polski.